Naszą następną prelegentką jest Natalka. Zaczynała w handlu i pracy biurowej, żeby w 2017 roku zmienić branżę i zacząć pracę jako analityk biznesowy, product owner, a w końcu product manager. Swój warsztat rozwijała na studiach UX, User Experience, gdzie uczyła się od największych twórców startupów, takich jak Michał Sadowski czy Mike Korba, oraz certyfikując się w organizacjach IIBA i Microsoft. Od 4 lat dzieli się swoją wiedzą w ramach szkoły Product Ownera. Prywatnie mama trójki dzieci i żona humanisty, a jej życiowa dewiza to: lepiej żałować, że coś się zrobiło, niż że się tego nie spróbowało. I to powiem ci tutaj, Natalka, od siebie, że no, faktycznie jak czytałem twój biogram i szczególnie widząc zwieńczenie, prywatnie mama trójki dzieci i żona humanisty, no, zdecydowanie w cyrku się nie śmiejesz zapewne, dorzucając to do jeszcze Product Ownera. Także zapraszamy. Halo, halo, dobra. Ja bym wolała generalnie ten mikrofon taki tutaj, bo to jest tak, takie fancy, nie? I się kojarzy z Apple'em, z Googlem i tak dalej. No ale chyba musiałam zrobić swoją konferencję, żeby mieć taki mikrofon, a nie wyglądam w fioletowym tak dobrze jak Arnika, więc coś tutaj chyba nie zagra. Natomiast to jest jedyna okazja, żeby być z mikrofonem i żeby nie wszyscy uciekali z sali, tylko ktoś był nawet zadowolony. Słuchajcie, poznajmy się chwilę. Ja mam takie pytanie. Kto z was wiedział, o czym mówiła Emilia? Kto z was oglądał film Chłopaki nie płaczą? Dobra, a kto z was jeszcze nie wie, co to jest? Dobra, to był test na wiek. Jakbyście nie wiedzieli, to wam mogę opowiedzieć taki żart, że jak kiedyś w kursie napisałam po sprawdzeniu zadania komuś: zaimponowałeś mi wąski, to mi odpowiedział: musiałem zgooglować, bo nie wiedziałem, o co chodzi. Kto z was wie, czym się zajmuje product owner? Okej, to kto się teraz właśnie dowie? Dobra. Słuchajcie, bardzo się cieszę. Dla mnie to, że jestem mamą, żoną, przyjaciółką, siostrą, córką, wnuczką, jest najważniejsze w moim życiu, więc ja zawsze zaczynam od tego. Jak widzicie, mam trójkę dzieci, to zdjęcie sprzed paru lat, oni już nie są tacy mali. Mam pamięć wielonki, więc z góry wszystkich przepraszam, z którymi dzisiaj rozmawiałam. Prawdopodobnie nie będę was tak dobrze pamiętać. Nawet dzisiaj z Arniką nie potrafiłyśmy dojść do tego, kiedy się spotkałyśmy pierwszy raz w ogóle, więc no, tak po prostu mam. Mój mąż się zawsze śmieje, bo ja w kółko oglądam te same seriale. I wiecie, jak sobie oglądam Grey's Anatomy, a później oglądam sobie Good Doctor, a później jeszcze Przyjaciół, to ja tak mogę w kółko. I całe życie tylko tak oglądam, bo ja po prostu tego nie pamiętam. I z książkami mam podobnie. Jestem z wykształcenia biologiem, co być może wam trochę podniesie was na duchu, że nie mam wykształcenia kierunkowego, nie jestem po żadnym IT. Skończyłam biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Bardzo ciekawe studia, zupełnie nieprzydatne do niczego, nie polecam. A w IT jestem od 2017 roku, co generalnie jest mało imponujące po wystąpieniach Waldka i Emilii. Natomiast pracowałam w dużych korporacjach, w projektach, które miały setki deweloperów, ale też pracowałam ze startupami wspieranymi przez garstkę deweloperów. Na swoim koncie mam 20 projektów w tym czasie, więc to, co Waldek powiedział, że można wykorzystać czas, można. W kilkunastu innych doradzałam jako konsultant, więc dobrze ten czas wykorzystałam. Prowadzę bloga, założyłam go w marcu 2020, to akurat zapamiętałam, bo to łatwo było zapamiętać. Świetny czas na nową inicjatywę. Rok później założyłam szkołę Product Ownera, która w tej chwili już ma ponad chyba 200 kursantów. I dlaczego ja w ogóle dzisiaj do was mówię? Dlatego, że ja tą drogę przeszłam. Jak już wiecie, byłam biologiem z wykształcenia. Później robiłam różne fajne kursy i studia, jak rozliczanie środków unijnych. Też zupełnie mi się nie przydało, chociaż pewnie wielu osobom się akurat przydało. I tutaj jest zdjęcie z naszych wakacji na Słowacji, gdzie byliśmy z moim mężem i dziećmi. I tak wyglądały moje wieczory. Wiecie, cały dzień sobie łaziliśmy, tam szliśmy na basen i w ogóle, a później mój mąż zostawał sam wieczorami, bo ja się uczyłam. Czasami miałam dobre warunki do tego, a czasami takie mniej idealne. Więc bywa różnie, bywa trudno, ale da się zrobić. I ja dzisiaj wam powiem o tym, jak wygląda proces tworzenia produktów IT, bo bardzo chciałam wam przekazać konkrety, a nie opowiedzieć tak ogólnie, wiecie, o wszystkim. Więc to jest tak, wiecie, żeby był slajd, o czym będziemy mówić, ale przejdźmy sobie do
konkretów. Najpierw musimy znaleźć problem, który chcemy rozwiązać. Musimy zrobić rozeznanie, czy ten problem to tak nam się wydaje, że jest, czy on faktycznie istnieje, czy ktoś chce faktycznie za niego zapłacić, za rozwiązanie tego problemu, czy to jest taki ból, z którym można sobie, wiecie, żyć na co dzień. Najważniejsze jest Najważniejsze w zidentyfikowaniu problemu jest to, żeby znaleźć taki problem, który chcemy rozwiązać, my jako organizacja, tak? Najgorsze, co może się wydarzyć, to jest rozwiązywanie czegoś problemu tylko dla pieniędzy. I bardzo się cieszę, bo od jakiegoś czasu wszyscy już mówią o tym na konferencjach, że nie tylko, wiecie, ciągniemy za kasę, tylko to jest ważne, żeby lubić to, co robimy. Już Waldek o tym wspomniał, już Emilia o tym wspomniała i ja też o tym mówię, dlatego że skupianie się tylko na tym, żeby zyskać, czasami kończy się naprawdę kiepsko. Akurat czytam książkę Imperium Bólu, która mówi o rodzinie, która wypuściła na rynek ten lek, ponieważ jesteście w odpowiednim wieku, to sobie zdajecie sprawę z tego, jakie to sieje spustoszenie w Stanach Zjednoczonych. Jak ktoś jeszcze nie wie, w ogóle książkę polecam, ale jak ktoś nie wie, to jest bezpośrednia odpowiedzialność również tego, dlaczego tam jest fala uzależnień od heroiny i od fentantylu. To z takich ciekawostek. Ale nie trzeba iść w takie dramatyczne tematy. Słucham? Nie trzeba iść w takie dramatyczne tematy. Kto z was pamięta, co to było w zasadzie? Microsoft Encarta. Ktoś? Okej. Okay. To powiem wam, że Microsoft postanowił w którymś momencie zrobić encyklopedię. O, jest, dobrze. To też był utajony test na wiek. Microsoft postanowił wypuścić encyklopedię. Najpierw wysyłał ją na płytach CD, później była przez chwilę wersja już taka nowoczesna, online'owa. Nie była tania ta encyklopedia, bo kosztowała chyba $70. No i Microsoft po prostu siadł, zatrudnił masę ekspertów, żeby przygotowali tą encyklopedię. Dlaczego Microsoft nie odniósł sukcesu? No, robili to dla pieniędzy. Jakby podeszli do tematu, dobrze, ale kto podszedł lepiej? Gdzie dzisiaj wszystko szukamy rzetelnych informacji? Na Wikipedii. To tworzyli ludzie z pasji, nie dla pieniędzy. Wikipedia jest tworzona przez tysiące, może dziesiątki, setki, nie sprawdziłam, ludzi na świecie, którzy po prostu są pasjonatami tego, żeby dostarczać ludziom rzetelną wartość. I znowu się pomyliłam. No dobra, to pokryliśmy zidentyfikowanie problemu. Już mamy problem, który chcemy rozwiązać, który nas interesuje. To trzeba zrobić rozeznanie rynku. Tak? Co tak naprawdę ten rynek jakby chciał zaspokoić ten swój ból. No i przygotowałam duże wpadki, bo to jest najbardziej interesujące. I też, żeby tak troszkę złagodzić, że nie tylko małe firmy robią błędy, duże firmy też robią błędy. Kiedyś McDonald's postanowił wprowadzić kanapkę dla dorosłych, for grown-ups. I to była, jak widzicie, złożona z bardzo fancy składników. No nie przyjęła się. Zawiodło ich rozeznanie swojego własnego rynku. Ludzie nie chodzą do McDonalda, żeby zjeść fancy kanapkę. Ludzie chcą po prostu zjeść obiad w przystępnej cenie i szybko. Drugą taką fajną wpadką jest Crystal Pepsi. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś trafił na taki produkt, ale przez chwilę był na rynku. Chyba nie w Polsce, ale gdzieś tam się przewijało. I co zrobiła Pepsi? Jak myślicie, jaki to miało smak? Taki jak Pepsi. I to było największe zdziwienie użytkowników, dlatego że oni się spodziewali toniku. I jak już się dowiedzieli, że to jest Pepsi i smakuje jak Pepsi, to zaczęto się zastanawiać, to gdzie jest chemia? Tutaj, żeby się pozbyć koloru? Czy w normalnej Pepsi, żeby ten kolor miała? Więc dosyć szybko się wycofali z tego pomysłu. Ale nawet jak już zrobimy sobie market research, zapłacimy za to mniejsze bądź większe pieniądze, to i tak ten pomysł trzeba fizycznie zwalidować z końcowymi użytkownikami. Czyli trzeba faktycznie znaleźć ludzi, którzy powiedzą tak, albo nawet zapłacą za to, żeby w ogóle zapisać się na listę zainteresowanych takim produktem. Jest taka aplikacja, dzisiaj już robi co innego, ale jak wchodziła, to była aplikacja do parowania takich private chefs, wiecie, szefów kuchni,
którzy mieli przychodzić do domu tej osoby, która tam zamawiała, i przygotować dla niej obiad. Inwestorzy byli zachwyceni. Oni zebrali kupę pieniędzy od inwestorów, jak na tamte czasy. No, nie porównujemy tam z Googlem i z Instagramem, ale bardzo przyzwoite pieniądze wtedy zebrali. Wszyscy byli zachwyceni. No a jednakowoż dzisiaj się już tym nie zajmują, dlatego że okazało się, że jak ktoś ma pieniądze na tego prywatnego szefa, to raczej pójdzie do restauracji. A nie, poza tym okazało się, że ludzie są zestresowani, że mają bajzel w kuchni i że muszą najpierw posprzątać, żeby ten szef przyszedł. W związku z tym, no nie udało się. Jak już mamy ten problem zwalidowany, wiemy, że są użytkownicy, którzy chcą zaadresować ten ich ból, no to musimy stworzyć listę feature'ów, które będziemy dostarczać i wybrać tylko te najważniejsze. To jest lista niektórych feature'ów Instagrama. No tu się wspomagałam czatem GPT, no nie wypisywałam tego sama. Natomiast dzisiaj Instagram ma wszystkie te funkcje, ale co zrobił Instagram na początku, jak wchodził? Skupili się tylko na tak zwanych essential features, czyli tylko sprawdźmy to, dlaczego tak naprawdę ludzie mają tego używać. Czyli skupił się na udostępnianiu zdjęć i to, co zrobiło naprawdę dużą różnicę, to były filtry, których prawie już dzisiaj nikt nie używa w ogóle, ale to wtedy zrobiło bardzo dużą różnicę. Czego zabrakło? Na przykład funkcji przypominania hasła. Coś, co dzisiaj się wydaje w ogóle nie do pomyślenia, ale Elon Musk musiał do nich dzwonić, tak fizycznie, zmieńcie mi na bazie danych hasło, bo ja nie pamiętam, jakie jest. To ja wam podyktuję przez telefon. Security, jak się patrzy. Ale udało się? Udało się. Byli zainteresowani użytkownicy, zebrali kasę i dzisiaj Instagram jest w miejscu, w którym jest. A później musimy stworzyć persony. To jest taka fajna definicja, nikt jej nie przeczyta, ale może później sobie zrobicie stopklatkę. Generalnie chodzi o to, żeby stworzyć sobie naszego wirtualnego użytkownika. Kogoś, kto będzie reprezentował naszego użytkownika takim, jakim on jest, żeby w momencie, kiedy będziemy mieli dylemat, jak wdrożyć dany feature, to sobie stawiamy taką Marię, takiego Tomka, takiego Johna i mówimy, co by John zrobił? Co John, który ma na przykład piątkę dzieci i pracuje na dwóch etatach i próbujemy mu rozwiązać jego problem braku czasu, który feature by wolał? Ile pieniędzy by na to wydał? Łatwiej jest myśleć o tym, jak nasz użytkownik by zareagował na nowy feature, jak sobie uzmysłowimy, w jakim otoczeniu funkcjonuje i jakie są jego zadania na co dzień. No nie nauczę się. Przykład, nigdy nie ma jednej persony. Zawsze jest tak, że tych person jest parę i na przykład marki luksusowe mają co najmniej dwie persony. Jedna to jest ta osoba, która ma więcej niż przeciętny człowiek pieniędzy i potrafi kupić tych torebek, tu w przypadku Louis Vuitton, dziesiątki, czasami więcej. I są też użytkownicy, którzy całe swoje życie zbierają na tą torebkę, bo marzą o tym, żeby mieć taką, a nie inną torebkę. Mężczyźni zbierają czasami na samochody, na jakieś różne gadżety. Mój kolega zbiera plecaki, różnie jest. W każdym razie chodzi o to, że są właśnie dwie takie persony. I paradoksalnie, jakby nam się wydawało, że zarabia się na tych ludziach, którzy mają dziesiątki, setki tych produktów, to nie. Większość sprzedaży luksusowych towarów idzie właśnie do użytkowników, którzy mają jeden, maksymalnie dwa produkty tej firmy. I to, co się dzieje w tej chwili, to AI bardzo pomaga tym firmom dotrzeć do tych użytkowników i namówić ich na następny produkt, bo tam jest największa sprzedaż. Ale wiemy to tylko dlatego, bo mamy tą personę i wiemy, jak do niej dotrzeć. Czasem jest trochę trudniej, bo jaką personę ma Booking? Czy możemy podzielić tą personę ze względu na wiek? Może trochę, ale nie bardzo. Na płeć? No jeszcze gorzej. Czy możemy podzielić ze względu na rodzinę? Albo cel podróży? No nie, bo ja jako jedna osoba, tak, Natalia, ja jestem równocześnie kilkoma personami dla Bookinga. Jak bukuję podróż służbową, to zależy mi na tym, żebym mieszkała w hotelu i żeby było śniadanie, bo chcę wyjść o konkretnej godzinie i muszę zjeść śniadanie. Jak jadę z moją rodziną, mam trójkę dzieci, więc muszę mieć co najmniej dwie sypialnie, żebyśmy w ogóle mieli szansę z mężem porozmawiać wieczorem i spędzić czas nie szeptając, więc zupełnie czego innego szukam. Szukam mieszkań z aneksem kuchennym i tak dalej. A jak jadę z moją przyjaciółką na weekendowy wypad, no to szukam w centrum miasta, tak, żeby było jak najbliżej do knajpy. I generalnie tyle. Więc to nie jest takie proste,
Dlatego są ludzie od tego, na przykład UX-owcy, którzy nam w tym pomagają. I jak już to wszystko mamy, możemy budować tak zwane MVP, czyli Minimum Viable Product, czyli coś, co możemy wypuścić na rynek. Dostarcza się go iteratywnie, zaraz wam powiem dokładnie, o co chodzi. Testuje się go, nie tak, jak mówił o tym Waldek albo Emilia, troszkę w inny sposób. Testuje się go po prostu na żywym organizmie, na użytkownikach i czasami trzeba zrobić pivot. Iteratywny development to jest taki, gdzie wypuszczamy, no tutaj jest, to jest z książki wypuszczonej przez Procognite. Jeżeli mielibyśmy zaspokoić problem mieszkalnictwa i zaczęlibyśmy od szałasu, no to mamy mały rynek, ale bardzo prosto jest zaadresować ten problem. Tak? Idziemy na rynek, gdzie nie za często pada, nie ma przymrozków, tak? I wtedy jesteśmy w stanie ten produkt sprzedać. Jak już sobie zarobimy na tym rynku i już zaspokoimy potrzeby tam, no to możemy wychodzić z lepszym produktem do większego rynku. Tak? Już mamy murowany domek, to możemy tam w różnych klimatach i tak dalej. Ale tych domków nie postawimy za dużo w miejscach, gdzie są na przykład bardzo droga ziemia, gdzie jest, tak? Więc zaczynamy iść w bloki mniejsze bądź większe. I tak się tworzy wszystkie dobre produkty, czyli nie siedzimy i nie kodujemy 3 lata aplikacji, żeby ją później wypuścić z 50 feature'ami, bo skąd my mamy pewność, że te feature'y w ogóle zadziałają? No nie mamy, bo musimy je przetestować na użytkowniku. Czy on spełnia te oczekiwania? I mistrzem zabijania swoich własnych produktów jest Google. Jest taka strona Killed by Google i tam są wszystkie ich pomysły na przestrzeni lat. Tu jest raptem 8, ale jak widzicie, tam jest 200, prawie 300 chyba, no nie widzę stąd, tak, 295. I tak to się właśnie robi. W sensie nie siedzimy, nie kisimy się w tej przysłowiowej piwnicy, żeby wypuścić idealny produkt, który będzie miał mnóstwo feature'ów, bo gdyby Instagram tak zrobił, to już pewnie inną platformę byśmy używali, bo oni by po prostu nie załapali się na ten moment. A czasami trzeba zrobić pivota. Pivot to jest, jak ktoś nie wie, bo ja na przykład nie wiedziałam, ale mój mąż wie, bo ogląda ten NBA. Pivot jest zapożyczony właśnie z koszykówki, czyli mając tą piłkę możemy zrobić coś takiego, nie? Czyli nagła zmiana kierunku, ale cały czas ta jedna noga gdzieś tam się trzyma. Więc taki pivot czasami trzeba zrobić. Kiedy okaże się, że nasz kierunek nie jest idealny, ale już mamy tych użytkowników, tylko orientujemy się, że musimy troszkę inaczej zaspokoić ich potrzeby. I najlepszym przykładem jest Netflix. To jest w ogóle super przykład, bo Netflix od czego zaczynał? Od wypożyczalni DVD. A wiecie, co później zrobił? Pierwszy ich pivot, mały, ale dalej. Zaczął subskrypcyjnie wysyłać te DVD. Można było zapłacić miesięcznie, nie pamiętam, 30-40 dolarów i po prostu ile wlezie sobie wysyłać te DVD. Nawet w kontrakcie, bo mój kolega wtedy w tamtym czasie korzystał z tego, w kontrakcie, bo jak twoja poczta za bardzo gubi przesyłki, no to będziemy musieli z tobą rozwiązać umowę. Następnie co zrobił Netflix? Już wiedział, że rynek DVD umiera. Już nikt nie chodzi do wypożyczalni, tylko pojawiły się torrenty. Oczywiście nikt nie wie, bo nikt z tego nie korzystał, bo to było nielegalne. Ale już się zorientował, że jakby streaming to jest przyszłość. I wszedł w ten temat no z tym, co było po prostu. Tak jak wypożyczalnia, tylko w trochę inny sposób. A później zrobił naprawdę dużego pivota i zaczął produkować swoje własne seriale. Ten pierwszy serial, to ja nie wiem, co to jest za serial i nikogo... Muszę zobaczyć. Tak? No właśnie, to był pierwszy serial, a później się pojawił House of Cards i Orange is the New Black, które już naprawdę bardzo dużo osób zna i tak właśnie Netflix zrobił parę razy pivota. Ale jest też druga firma, którą też wszyscy znacie, która zrobiła pivot, a zaczynała od aplikacji, która się nazywa Bourbon. Ktoś ma pomysł? To był Instagram. To był Instagram do momentu, kiedy wynaleźli, w cudzysłowie, kiedy wprowadzili filtry. Jak zobaczyli, jak to rośnie, to stwierdzili, że wszystkie inne funkcje Bourbona są bez sensu, więc ubili całą tą aplikację razem z marką, no to już był dużo większy pivot niż w przypadku Netflixa i przenieśli się z tym na właśnie Instagram. No i później trzeba wypuścić. Później trzeba wypuścić to, co mamy i trzeba zrobić marketing, promocję, zebrać feedback, cały czas iteratywnie to, wiecie, ulepszać, o czym już mówiłam, no i obserwować trendy marketingowe. Fajnym
pomysłem takiego marketingu i promocji był Red Bull, który nie miał kasy zasadniczo na samym początku na marketing, promocję, bo rynek energetyków zasadniczo nie istniał w tamtym czasie. Więc co zrobił Red Bull? Wziął mnóstwo pustych puszek, znaczy pełnych też trochę wziął, i poszedł po klubach nocnych i dyskotekach. Zostawił parę puszek na pełnych na barze, a te puste porozsypywał po całej knajpie. I to było takie, o kurde, ile jest tutaj puszek? Tyle ludzi to wypiło, spróbujmy. I to było mega proste. Zresztą do dzisiaj Red Bull jest postrzegany jako taki najbardziej innowacyjny w różnych marketingowych trendach. Jak powiedziałabym wam, że ostatnio gość przeleciał takim tylko kombinezonem do latania przez London Bridge, to większość z was by pomyślała, dobra, to na pewno Red Bull musiał sponsorować. Trzeba zbierać feedback. Slack, który jest narzędziem do komunikacji w firmach, bardzo, bardzo popularnym i zresztą bardzo dobrym, był stworzony na wewnętrzne potrzeby tej firmy. Natomiast ci użytkownicy, którzy z tego korzystali, cały czas cisnęli zarząd, który nie bardzo chciał to wypuszczać na rynek. Oni nie chcieli mieć swojego produktu, oni byli szczęśliwi tam, gdzie byli. Natomiast Slack się tak spodobał, że wypuścili to jako, stwierdzili, dobra, no to przetestujmy. No i dzisiaj robią Slacka. I już nikt nie pamięta, co robili kiedyś. Booking miał w którymś momencie taki problem, że ludzie przestali korzystać z ich platformy, ci, którzy wynajmują mieszkania, dlatego że zaczęło się zdarzać demolowanie mieszkań, które zostały wynajęte przez Booking. I Booking zrobił coś takiego, i dzisiaj już jest taka polityka, że jeżeli wynajmujesz z Bookingiem, oni za to biorą kupę forsy generalnie, ale jak wynajmujesz z Bookingiem, to jesteś ubezpieczony. I Booking pokryje koszty tego remontu, a z drugiej strony dla użytkowników, którym zdarzało się, że stacje, hotele odmawiały w ostatniej chwili rezerwacji, bo znaleźli kogoś, kto miał więcej kasy na przykład i chciał zapłacić więcej, to Booking gwarantuje teraz znalezienie w tej samej cenie innego noclegu w danej lokalizacji. No i iteratywne ulepszanie. Myślę, że Mac jest bardzo dobrym przykładem, jak można wyciągać coraz więcej i więcej z tego samego rynku. Zaczęło się od iPhone'a. Jeszcze jak sam pierwszy iPhone wszedł, to nikt sobie nie zdawał sprawy, jaka to jest rewolucja, ale od tego się zaczęły w ogóle aplikacje na telefony. Niektórzy nie załapali trendu, a to za chwilę. W każdym razie oni są mistrzem właśnie takiego iteratywnego dostarczania produktów. Wiecie, był najpierw iPhone, ale dzisiaj jak nie masz MacBooka, znaczy jak masz MacBooka, a nie masz iPhone'a, to jest dziwne. Generalnie. No chyba, że ci firma dała tego MacBooka i cię zmusiła, nie? Ale ja tak zauważyłam, że jak ktoś już pracuje ze swojej własnej woli na MacBooku, to zazwyczaj ma iPhone'a, a później ma AirPods'y, bo one w sumie to się dobrze komunikują z tym wszystkim, a później idzie ta ich telewizja, Apple TV i tak dalej, i tak dalej. No i niektórzy nie łapią tych trendów. Była taka firma, zresztą ona dalej istnieje, Nokia, ale ponieważ już zrobiliśmy test na wiek, to prawdopodobnie kojarzycie ten telefon i pisanie SMS-ów bez spacji i bez kropek, żeby jak najwięcej się zmieściło. Więc Nokia była absolutnym liderem rynku telefonów komórkowych do pewnego momentu. Troszkę Motorola próbowała się tam przebić, ale Nokia, jak się myślało telefon, to się myślało Nokia. Tak po prostu było. No i nie załapali trendu po tym, jak wszedł iPhone. Sprzedali się na chwilę, w sensie markę sprzedali Microsoftowi na parę lat, ale Microsoft nie robi rzeczy, żeby dostarczać dobre produkty, tylko żeby zarobić, więc też im nie poszło. I teraz próbują wrócić na rynek, ale zasadniczo no już do tej pozycji swojej nie wrócili. I druga firma, Kodak, która też nie... No? O, to jest... No to musieli dużego pivota zrobić, no. Znaczy oni, to nie pierwszy raz ich, bo oni zaczynali z tego, co pamiętam, od gumowych kaloszy. Więc jakby nie pierwszy raz w ich życiu, nie? Nie pamiętam, ale czytałam. Następny jest Kodak, który też nie wyczuł tego, że po prostu jego nisza umiera. Nie czuję się na siłach radzenia Kodakowi, co mógł zrobić, no ale ile z was kupiło film do aparatu przez ostatnie 10 lat? No właśnie.
No dobra, ale jak to ma się do was? W sensie, jak to ma się do ścieżki kariery i w ogóle? No bo tutaj o tym mówimy, a ja sobie poopowiadałam o różnych dużych firmach i to wszystko jest zabawne i śmieszne. Ale jak możecie wykorzystać taką właśnie, takie właśnie podejście do swojej własnej kariery? No zróbcie taki research właśnie, jak są role w IT. Czy to, że przyszliście tutaj z myślą będę albo jestem testerem, to jest jedyna ścieżka? A może jakaś inna, bo wiecie, role w IT to trochę jest generalnie. Więc zróbcie sobie taki research. Co wygląda najbardziej interesująco? To pewnie nie są wszystkie, no ale od czegoś trzeba było zacząć na tym slajdzie. Czego te role wymagają? Tak? Co na pierwszy rzut oka po prostu widzicie i sobie myślicie, o nie, nie ma szans, nie? Ja wam powiem za chwilę, że product owner to przez większość czasu to mówi nie. Więc jak ktoś ma problem z tym, żeby powiedzieć komuś innemu, zwłaszcza kto jest wyższy stopniem, bardziej doświadczony, starszy i z większą ilością pieniędzy nie, no to pewnie nie jest dla was. Albo można się tego nauczyć, bo możecie widzieć w tym challenge. I to, czy będziecie to robić z pasją. No bo już powiedzieliśmy, nie da się po prostu robić tylko dla pieniędzy przez dłuższy czas. Przez jakiś czas pewnie, że się da, ale na stałe to chyba nie. O, nie, znowu nie w tą stronę. Czego wymaga ta rola? Jakby czytajcie ogłoszenia o pracę dla tych różnych ról, tak? Są naprawdę bardzo dobre blogi, YouTube'y, rozmowy na takich konferencjach, meetupach. Jakby wiecie, każdy z nas tutaj występujących i pewnie wszyscy z organizatorów i z osób, które siedzą z tymi pomarańczowymi smyczami, każdy z nas pewnie oprócz tego, co robi dzisiaj, pewnie robił inne rzeczy w swoim życiu, tak się domyślam, więc też może wam popowiedzieć. My sami zetknęliśmy się z bardzo dużą ilością ról, z bardzo dobrymi osobami, możemy wam polecić, tak, źródła, od kogo się uczyć danej rzeczy i tak dalej, bo to jest niezwykle ważne, żeby po prostu nie tracić czasu. To nie jest nic złego zrobić pivota. Jak już sobie powiedzieliśmy, to jest zupełnie normalne i nawet zdrowe, ale jak można zacząć wcześniej robić coś, co przybliży nas do docelowego miejsca, no to chyba też warto. Tak, to odpowiedzmy sobie, czy będę to robić z pasją? Ja na przykład się nigdy nie nudzę w pracy, bo ja nigdy nie robię, w sensie, nie mam czegoś takiego jak typowy dzień product ownera, chociaż kiedyś się porwałam na taki YouTube, ale zasadniczo nie ma czegoś takiego i to cały czas jest rozwiązywanie problemów. Czy lubię rozmawiać z ludźmi? I tutaj mam na myśli z obcymi ludźmi, tak? Bo większość z nas ma taką grupę ludzi, z którymi komfortowo się czuje i lubi rozmawiać, ale tutaj mam na myśli, wiecie, na przykład z potencjalnymi użytkownikami albo dotychczasowymi użytkownikami, albo w ogóle na supporcie, to co Waldek powiedział, tak? Czyli jak ktoś narzeka, to jest w ogóle źródło niesamowitej wiedzy. Znowu nie w tą stronę, no ja nie wiem. Czy potrafisz się przyznać do niewiedzy? To jest w ogóle taka dobra cecha pewnie na wszystkich stanowiskach, ale u product ownera jeszcze bardziej, dlatego że no my to mało wiemy generalnie. W takim sensie, że nie jesteśmy programistami, nie jesteśmy testerami. Ja przychodzę na takie konferencje i słucham z zainteresowaniem, żeby właśnie móc porozmawiać z moim zespołem na jakimś takim uczciwym poziomie zrozumienia. Ale trzeba się przyznać do tej niewiedzy, nie? Jakby, Natalia, mamy taki problem ze zautomatyzowaniem testów. Co my mamy robić? Nie wiem. No wyście sobie to z nami pisali, nie? No dobra, ale może coś podpowiesz. No, zadzwonić do Emilii na przykład, nie? To, co mówiłam, czy nie mamy problemów z mówieniem nie, jeżeli jesteśmy na takich stanowiskach typu project manager, product manager, product owner i często analityk biznesowy również, no to jakby główną naszą rolą jest mówić nie, bo inaczej byśmy nigdy niczego nie dowieźli. No i teraz wyobraźcie sobie, czy można w ogóle czuć jakby entuzjazm, pracując nad programem dla małych warsztatów samochodowych, jak wam się wydaje? Oczywiście. Nawet jak jest się osobą, która jeździ z kodą Superb, bo musi pomieścić trójkę dzieci. I to jest produkt, który tworzymy już trzeci, czwarty rok. Z Majkiem i z Rejem spotkałam się tylko raz w życiu, a pracujemy 4 lata razem. Mamy numery swoich żon, mężów, dzieci i w ogóle super zbudowaliśmy relacje i to jest produkt, który był tworzony według właśnie tego schematu i to jest niesamowite widzieć na przykład takie wiadomości Merry Christmas na supporcie. Dostajemy takie informacje i to jest bardzo fajne doświadczenie, więc to, co wam mówiłam, żebyście znaleźli to, co będziecie
lubili robić, to nie w takim kontekście muszę sobie znaleźć teraz produkt do sprzedaży plecaków, bo lubię plecaki. Nie, to nie o to chodzi. Tylko znajdźcie coś takiego, co wiecie, co będzie dla was ekscytujące w kontekście codziennej pracy. No bo ja nie rozmawiam z tymi użytkownikami, wiecie, nie spędzam na tym połowy mojego czasu, ale rozwiązywanie problemów, obserwowanie, jak oni używają aplikacji, a nigdy nie używają tak, jak my myślimy, że będą używać, to jest też fajne doświadczenie. No i trzeba zdefiniować jakby wasze kompetencje, te core functionality. Kompetencje to zawsze są trzy rzeczy, tak? To jest tak zwany trójkąt kompetencyjny. To jest wiedza, to są umiejętności i to są postawy. Postawy są niezwykle ważne w IT, bo jak już się, znaczy większość z was już pracuje albo przynajmniej ma znajomych w IT, to wiecie, że hierarchia to tak jest, wiecie, no na papierze, ale każdy może pójść z pomysłem wszędzie, mówimy do siebie po imieniu, tak, i nikt tutaj specjalnie, i każdy, większość jest nastawiona na rozwój, tak, na otwartą komunikację, na komunikację feedbacku, no ale wiedza jest prosta do zdobycia, a w dzisiejszym świecie to już w ogóle jest dużo prostsza, wy macie wyzwania jakby z inną częścią, natomiast jeżeli chodzi o wiedzę, to jak ja zaczynałam, to był jeden kurs na analityka biznesowego i to był mailowy kurs, dostawałam maila raz w tygodniu, i to było wszystko, co było na rynku. I inne kursy to były kurs BPMN-a i UML-a i ja wtedy, one wtedy kosztowały dwie moje wypłaty. To było tak, że trzeba było jechać do Warszawy, jeszcze trzeba było zapłacić hotel i tak dalej, więc generalnie dzisiaj wiedza jest dużo bardziej dostępna. Umiejętności zdobywamy w praktyce. Nie zawsze to będą komercyjne projekty, możecie, jest bardzo dużo, tak jak już też Emilia wspomniała, jakichś open source'owych, charytatywnych, różnych inicjatyw i można się, można to wykorzystać. Czy ja już przekroczyłam czas? Jeszcze tak? Dobra, jeszcze tak. Mogę mówić. Jeszcze 5 minut. Okay. O, to może nawet zdążę. Trzeba się przygotować do rozmów. Do każdej rozmowy rekrutacyjnej trzeba się przygotować trochę inaczej. Zgooglujcie, co to za firma, z którą rozmawiacie, bo to ma bardzo duże znaczenie. Czy to jest wielki moloch, który zatrudnia 10 tysięcy osób i już wiemy, z doświadczenia, że tam będzie dużo procesów. Więc jak się dobrze czujecie w środowisku, które jest oprocesowane, bo ja nie hejtuję procesów akurat, jak się dobrze czujecie w dobrze poukładanym środowisku, gdzie wiadomo jest, że jak poprosisz o licencję, to dostaniesz ją za tydzień, ale ją na pewno dostaniesz. Albo możemy iść na freestyle do mniejszych firm, gdzie tą licencję na przykład przyjmuje jedna osoba, jak akurat jest na chorobowym. Więc różnie bywa. Ale trzeba się przygotować do tych rozmów, zobaczyć, co oni komunikują na social mediach, tak? Czyli które... Jakby w co teraz idą? Pewnie teraz wszyscy widzą w AI, ale chodzi mi o to, że tak są takie firmy, które gdzieś tam wyciągają tych analityków bardziej na światło i tych product ownerów, a są takie, które w ogóle nie wspominają o tym, że taka rola w ogóle istnieje. Macie swoje persony w takim procesie, nie jedną, ale 4 co najmniej. Macie rekrutera, macie jakiegoś seniora, który z wami będzie rozmawiał na tematy techniczne. Być może będzie to jakiś CEO, jeżeli to jest mniejsza firma produktowa. No i na pewno jakiś PM albo ktoś z zespołu, kto będzie sprawdzał taki, powiedzmy, culture fit, tak? Czy my do siebie po prostu pasujemy. No i zbudować trzeba swoje MVP. Dramatyczna przerwa. Trzeba zbudować swoje MVP, czyli tak, znaleźć dobre i rzetelne źródło wiedzy, to jak już ustaliliśmy, nie jest aż takie trudne obecnie. Trzeba się uczyć iteracyjnie, nie da się siąść i po prostu wszystkiego się nauczyć na raz. Być może dlatego tak tego bootcampy nie bardzo też promujemy, bo ludzki mózg też tak działa, żeby przyswoić bardzo dużą ilość wiedzy, potrzebujemy dać mu odpoczynek na ułożenie tej wiedzy. Więc nie da się tak, wiecie, że siądę teraz, jest taka biblia analityków biznesowych, nazywa się BABOK, Business Analysis Body of Knowledge, to jest taka książka na chyba 400 czy jakoś tak, fatalnie się ją czyta, jakby napisana jest nie wiadomo dla kogo i tam jest wiedza dobra, no ale tak ubrana, że nikomu się nie chce generalnie, nie? Ja się do egzaminu uczyłam 4 miesiące, myślałam, że się ogarnę w 3 tygodnie, ale po prostu już, no tam jest tyle taka ilość informacji, że wiecie, trzeba dać sobie odpocząć, ułożyć, dopiero można przejść dalej. A kiedy się zmienia rolę albo się chce wejść w ogóle do tego IT, no to jest dużo tej wiedzy. Więc dajcie sobie czas, bo biologii nie pokonacie. Ja wam mówię, biolog z wykształcenia. No i wykorzystajmy technologię, nie? Mamy AI dzisiaj, który bardzo pomaga i
ChatGPT jest dobry, ale jeżeli chcecie zainwestować w coś lepszego, moim zdaniem, to jest Perplexity, taka wyszukiwarka, która to jest taki Google na sterydach z AI. I on pokazuje źródła i to jest... Ja już z Google'a prawie w ogóle nie korzystam dzięki temu. To już było. Dobra. No i teraz launch, tak? Czyli trzeba się wypuścić na ten świat, bo to nie jest tak, że dobry produkt się sam sprzeda, nigdy tak nie jest, więc nawet jak będziecie super przygotowani, super kompetencjami, no to sorry, ale wiecie, rekruterzy nie chodzą po ulicy i nie zaczepiają, czy ty jesteś przygotowany, więc trzeba się wypromować, tak? Trzeba przygotować dobre CV, trzeba przygotować swojego LinkedIna, bo to nie jest takie oczywiste dla niektórych, a to jest taki, wiecie, był taki moment, że jak nie było cię na Facebooku, to nie istniałeś, nie? Jeszcze wcześniej była nasza klasa, a prawda jest taka, że jak nie macie na LinkedInie, to ciężko będzie zweryfikować, kim ty w ogóle jesteś, no i zastanówcie się, czy chcecie, żeby rekruter weryfikował was po waszym Instagramie albo po waszym Facebooku, co tam lajkujecie i tak dalej, więc dobrze jest przygotować tego LinkedIna. I jeżeli macie w sobie taką jakby chęć, to dokumentujcie tą drogę małymi wpisami na LinkedInie. To nie musi być blog od razu. To nie trzeba stawiać tutaj, wiecie, jakiegoś tam wielkiej strony. Można po prostu pisać wpisy na LinkedInie, tak? Tutaj, hej, początkujący, tu znalazłem dobry artykuł o tym, który tłumaczy, jak działają na przykład, nie wiem, predykcje w AI. Cokolwiek, nie? Małe rzeczy, ale po prostu, żeby było widać, jak wchodzi rekruter na waszego LinkedIna, żeby widział, że czytacie, że się uczycie, że jesteście zaangażowani. Wysyłajcie CV, ile wlezie, ale tak serio. W takim sensie, że często się spotykam, to chyba ze Stefanią rozmawiałyśmy, że często się spotykamy z tym, że jak przychodzi ktoś do nas i mówi, no jest fajne to ogłoszenie, ale ja to z panią tylko 80%, nie? I nie wysyła CV. Jakby come on. Wiecie, co się pisze w tych ogłoszeniach? Wszystko piszemy w tych ogłoszeniach, bo liczymy na dużo, ale wiemy, jaki jest rynek, więc trzeba wysyłać, ile wlezie. Tam, wiecie, jak są tacy ludzie, że jak mają tylko 40%, to mówią, kurde, ale jestem super przygotowany. I oni dostają tą pracę, bo nie wysłali CV, a wy nie. I później tak to jest. Poza tym każda rozmowa to jest feedback. Wdrażaj ten feedback. Wiem, już kończę. Delikatna presja, tu nie przejmuj się. No i trendy marketingowe, to pewnie Asia wam też więcej opowie o tym AI, ale to jest bardzo duży trend i to jest przyszłość i to już nie da się zignorować, więc ten AI będzie wchodził również w product ownership. A gdzie konkrety, bo to moim zdaniem nie były żadne konkrety, więc przygotowałam dla was listę takich źródeł dla początkujących. Jak będziecie potrzebować czegoś więcej, to piszcie do mnie, ja naprawdę odpowiadam na każdego maila i to ja odpowiadam. Nie mam asystentki jeszcze. Nie AI. Więc możecie sobie ściągnąć materiały, bo przygotowałam takiego PDF-a z listą książek, kursów dla was po prostu, żeby były te konkrety, których no nie zmieściłam, bo tutaj jest presja. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy są może jakieś pytania z sali? Cześć, ja jestem Dobrusia, studiowałam biotechnologię, więc poczułam trochę z tobą nić porozumienia. No i takie bardziej fan pytanie, czy w ogóle odnajdujesz teraz w swojej karierze jakieś powiązania ze studiami, czy nabyłaś wtedy może jakieś umiejętności, które jednak teraz przydają się w twojej pracy? Z takiej wiedzy technicznej to nie, ale uświadomił to mi mój kolega, który mnie w ogóle zatrudnił do pierwszej firmy, że ja jako biolog naturalnie mam taką umiejętność postrzegania złożoności systemów. Komórka, tak, tkanka, narząd, organizm i to przychodzi nam naturalnie, bo tak cały świat wygląda po prostu, więc dla nas to nie jest nic dziwnego, że systemy są złożone i to ponoć dużo łatwiej jest nam po prostu pojąć, tak samo jak teraz tłumaczenie, jak działa AI na podstawie sieci neuronowych, to też trochę łatwiej zrozumieć, jak ma się ten background taki właśnie biologiczno-technologiczny. Proszę bardzo. Cześć, Rafał. Cześć, Rafał. Mam takie pytanko. Mam gotowy produkt w firmie, w której pracuję. Pracuję w dużej korporacji, jednej z gałęzi dużej korporacji globalnej. Mam produkt, natomiast w naszej gałęzi nie ma czegoś takiego jak program Mam Pomysł albo coś w tym stylu. Mhm. Czy powinienem zgłosić się gdzieś wyżej globalnie, czy uderzać do swojego dyrektora bezpośredniego w
tej akurat gałęzi, w której pracuję. Okej, okay, to żebyśmy tylko ustalili, czy ja dobrze zrozumiałam. Ty masz pomysł na produkt, który ja może... Ja już ten produkt generalnie stworzyłem sam dla siebie, ale widzę potencjał na to, żeby to sprzedać. Koledzy są zainteresowani z mojego otoczenia. Okay. Chciałbym to sprzedać globalnie, aczkolwiek no, ze względu na to, że to jest korporacja, nie chciałbym tutaj wychodzić przed szereg. Nie mogę tego puścić bez zabezpieczeń, bez dowiedzenia się, czy jest to odpowiednio zabezpieczone. Bo to jest dla korporacji produkt? To znaczy produkt, który ma ułatwiać pracę w tej korporacji. Okej, okay, dobra, teraz rozumiem. Tak, możesz, ale challenge'uję twój pomysł. Okay. W sensie, jeżeli masz otwartą organizację w takim sensie, że wiesz, że jak do kogoś pójdziesz, to on cię wysłucha, no to masz szansę. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że nie są to za duże szanse. Bo ja też miałam parę pomysłów w swoim życiu, ale jeżeli uważasz, że jesteś w stanie wyjść z tym produktem poza tylko swoją korporację, to zainwestuj, nie wiem, z 500 zł, postaw sobie stronę, taki landing page na czymś bezpłatnym, albo wiecie, $9 miesięcznie i ustaw kup i śledź, ile osób to kliknie. I po tym kup jest takie, dziękuję za zainteresowanie, wiesz, pracujemy nad tym i tak dalej. A resztę kasy wydaj na reklamę. I zobacz, czy to jest w ogóle, zwaliduj ten pomysł, nie? To jest najprostszy, najtańszy sposób walidowania pomysłów, nie? Wrzucamy mega prostą stronę, bo jeżeli to jest rozwiązanie konkretnego problemu tej grupy docelowej, to nawet jak strona jest brzydka, to oni będą klikać. I sprawdź, czy to faktycznie jest coś, co możesz zrobić. Jest też... Zapomniałam teraz imienia i nazwiska, ale to na przerwie się zgadamy, to ci powiem. Jest też gość, który uczy wdrażać takie produkty stricte. Ty jesteś programistą? Po kursie programowania, okay. Więc zaczynam się bardzo. No wiesz, to w moim świecie jesteś programistą, bo ja nic nie potrafię napisać, nie? To dam ci namiar do gościa, który właśnie uczy deweloperów wdrażać takie produkty. Okej, okay, pozwolę sobie na przerwę. Spoko. Super, to dziękujemy bardzo. Dziękujemy, Natalka. Dziękuję bardzo. Resztę pytań w kuluarach.